trwa dzień w Polsce.pl. Maciej Wolny, witam państwa ponownie, a ten dzień to między innymi stan wojenny na Ukrainie, stan wojenny, który został ogłoszony kilkadziesiąt minut temu, a to wszystko za sprawą sytuacji, która wydarzyła się w niedzielę. W niedzielę wieczorem bowiem ukraińska marynarka poinformowała, że Rosjanie ostrzelali trzy ukraińskie jednostki i z pomocą swoich służb specjalnych przejęli nad nimi kontrolę. Zobaczmy, jak wyglądała ta sytuacja, fragment tej sytuacji, który doprowadził właśnie do takiej eskalacji konfliktu i napięcia między Ukrainą a Rosją. Зажимай, давай, молодец. Дави его справа. Дави справа, блядь. Дави, я его здесь приму, блядь. Прижимай, руль прямо. Есть руль прямо. Давай, давай, блядь, прижимай его, блядь. Лево 5, лево 10. Стой, машина. Стой, машина. Есть лево 10. Лево набор. Есть лево набор. Руль лево набор. Назад. Назад, блядь. Назад. Дай его назад. Давай, блядь! Давай, блядь, держаться всем, блядь! Сука, блядь! Лево на борту! На борту! Там 8.21! Вперед, машина 4 вперед! Лево на борт! На борту! Лево! No i to fragment wydarzenia, który doprowadził do sytuacji, o której państwu mówiłem przed momentem, a o tej całej sytuacji, o napięciu między Ukrainą a Rosją porozmawiam z moim i państwa gościem, którym jest dr Krzysztof Lidel, ekspert do spraw bezpieczeństwa. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, witam. No i właśnie, jak to teraz z tym bezpieczeństwem Polski, Europy, ale może przede wszystkim Ukrainy w kontekście tego, co się dzieje? No, prezydent Poroszenko podpisał dekret właśnie o stanie, wprowadzeniu stanu wojennego. Teraz Rada Najwyższa Ukrainy nad tym debatuje, ale chyba tutaj raczej nie powinniśmy mieć wątpliwości co do tego, że ten stan wojenny jednak zostanie przyjęty i wprowadzony oficjalnie już przez parlament. No wydaje się, że tak, aczkolwiek przynajmniej to, co obserwujemy, co się dzieje w parlamencie ukraińskim, to jest jednak pewna taka gorąca atmosfera. Widać, że tam nie ma jednolitości, jeżeli chodzi o te decyzje. Ja myślę, że to wiąże się bezpośrednio z tym, że zbliżają się wybory na Ukrainie i pewnie każda z opcji politycznych ma swoje w tym interesy. O ile wierzę w to, że ten stan wojenny zostanie wprowadzony, to myślę, że na pewno nie tak szeroko, czy nie tak długo, jak życzył sobie tutaj prezydent Ukrainy. Raczej to będzie ten krótszy okres, około miesiąca, i tak to przynajmniej wygląda na tą chwilę. No właśnie, 30 dni stanu wojennego. Ma też ten stan wojenny nie wpłynąć na termin wyborów prezydenckich, które mają się odbyć 31 marca przyszłego roku, czyli tu już taka perspektywa, bo to oświadczenie prezydenta Poroszenki właśnie, czyli taka perspektywa, że w zasadzie no już nawet o wyborach prezydenckich myślimy w przyszłym roku. To na ile ten stan wojenny jest no takim rzeczywistym stanem wojennym, a na ile może to być na przykład kwestia tego, aby troszeczkę jeszcze podsycić napięcie, może sprawdzić, jak się zachowa Polska, jak się zachowają kraje europejskie, jak się zachowa NATO? Jeżeli spojrzelibyśmy na to, czym jest stan wojenny w takich krajach jak Ukraina, więc w krajach, które patrzymy przez pryzmat tego, jak to funkcjonuje u nas, jak funkcjonuje w Europie Zachodniej, no to jest to pewna struktura formalna, która pozwala na uruchomienie określonych procedur mających na celu wzmocnienie funkcjonowania państwa, głównie administracji, władzy wykonawczej, kosztem pewnych elementów praw indywidualnych, między innymi praw człowieka czy praw obywatelskich. Więc w kontekście zbliżającej się kampanii wyborczej, wyborów, to jest coś, co może w pewien sposób wpływać na te wybory, przynajmniej na tą kampanię wyborczą, i to pewnie na rękę byłoby tym, którzy dzisiaj nie są liderami, więc tutaj pewnie prezydent Poroszenko jest tego przykładem. Natomiast czy ten stan wojenny już powinien być wprowadzony? Ja osobiście mam pewne wątpliwości. Wydaje mi się, że to postawienie w stan gotowości sił zbrojnych Ukrainy było takim elementem wystarczającym. Można było jeszcze kilka dni poczekać, czy kilkadziesiąt godzin, i wtedy ewentualnie podejmować decyzję. Więc boję się, że jednak te kwestie to jest w dużej mierze wewnętrzna polityka Ukrainy.
A jak się powinna zatem właśnie Ukraina zachować? Jak ta sytuacja, panie doktorze, według pana wygląda? Jak ją należy oceniać? To, co się stało, to, co widzieliśmy w obrazkach na samym początku naszej rozmowy. Czy to jakiś taki, no nie można w zasadzie mówić tu o jakimś większym przypadku, ale czy to kolejny krok na przykład Rosji w kierunku Zachodu? Znaczy na pewno to, na czym powinno nam zależeć, mówię tu o społeczności międzynarodowej, to jest pewna dezeskalacja teraz tego, co się dzieje. Natomiast cała ta sytuacja cały czas nie jest do końca jasna. Widzimy tutaj, że padają różnego rodzaju zarzuty z obu stron, że z jednej strony jest to prowokacja z Ukrainy, z drugiej strony rosyjska. Są pewne fakty, co do których nie mamy wątpliwości, a więc ten atak na jednostki ukraińskie miał miejsce, abortaż, zatrzymanie statków, zatrzymanie marynarzy. I myślę, że dzisiaj istotnym elementem jest to, abyśmy zachowali pewien spokój. Mam tu na myśli społeczność międzynarodową, ale myślę, że również i Rosja, i Ukraina muszą dążyć do tego, żeby bardzo szybko ta sytuacja została rozładowana. Wydaje mi się, że tutaj tak naprawdę w chwili obecnej obie strony mają szansę coś ugrać. No właśnie, reakcja międzynarodowa. Ja bym zaczął od reakcji sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga, który odniósł się właśnie do sytuacji, do napięcia między Ukrainą a Rosją, wzywając Rosję do uwolnienia marynarzy, do oddania okrętów, ale też padły słowa dotyczące konsekwencji. Posłuchajmy. Jens Stoltenberg, sekretarz generalny NATO. Proszę państwa, jednak nie Jens Stoltenberg, a Krzysztof Szczerski z Kancelarii Prezydenta na temat sankcji wobec Rosji. Lekka, delikatna zmiana, ale właśnie posłuchajmy, jakie konsekwencje mogą czekać teraz Rosję za sytuację, z którą mamy do czynienia w tym momencie. Wobec tych faktów, jakie miały miejsce, uważamy, że należy rozważyć i przedyskutować z sojusznikami na forum międzynarodowym zaostrzenie reżimu sankcyjnego wobec Rosji. Prezydenci także rozmawiali na temat wniosku prezydenta Poroszenki o wprowadzenie stanu wojennego na terytorium Ukrainy. Na pytanie naszego polskiego prezydenta, prezydent Ukrainy zapewnił, że jest to środek nadzwyczajny, czasowo ograniczony i że nie będzie miał wpływu na przebieg i harmonogram procedur demokratycznych, w tym procedur wyborczych na terytorium, na terenie Ukrainy. Wielka Brytania potępia tę sytuację, ten atak Rosji, potępia również Francja, inne państwa europejskie, tak jak państwo słyszeli, Polska również. Panie doktorze, czy takiej reakcji świata powinniśmy się właśnie spodziewać? Czy to wszystko jest, tak jak pan doktor gdzieś może też wcześniej mówił, troszeczkę przedwczesne? Znaczy akurat jeżeli chodzi o te reakcje dyplomatyczne, mam tu na myśli poszczególne kraje, przywódców tych krajów, to wydaje mi się, że ta reakcja jest najbardziej właściwa. Ona ma na celu przede wszystkim nie podgrzewanie atmosfery, stąd bardzo często tego typu komunikaty padają z ust urzędników różnego stopnia, a nie przywódców kraju. To są elementy, które wskazują na to, że przede wszystkim prawo międzynarodowe nie powinno być naruszane i co do tego wątpliwości nie mamy, a wiemy, że wody, na których te zajścia miały miejsce, są, czy to, co się na nich dzieje, jest regulowane prawem międzynarodowym. I myślę, że ten taki element tego, że ewentualnie należy rozważyć sankcje, to jest typowy język dyplomatyczny na tym etapie tego konfliktu, tej sytuacji, jak najbardziej właściwy, w mojej ocenie. Ja tak sobie przypominam też słowa premiera Mateusza Morawieckiego, ile się nie mylę, sprzed kilku dni. Premier Mateusz Morawiecki wypowiadał się na temat Nord Stream 2 i padły takie słowa, że no jeżeli Nord Stream 2 powstanie, to kto wtedy powstrzyma Rosję przed, rosyjskie wojska przed wkroczeniem na Ukrainę? I tutaj ta sytuacja, dzisiejsza sytuacja, no, trochę daje ponownie do myślenia w tym kontekście. No oczywiście to jest sytuacja, która za każdym razem, jeżeli ją próbujemy oceniać, oceniamy ją przez pryzmat prowokacji, jakiejś takiej sytuacji, która przede wszystkim nie powinna mieć miejsca. I myślę, że my jesteśmy tym krajem, którym przede wszystkim powinno zależeć na tym, żeby Ukraina była krajem stabilnym, żeby tam zafunkcjonowało demokratycznie, dobrze funkcjonujące, związane na przykład z Unią Europejską państwo, bo to jest taki bufor w stosunku do Rosji i ewentualnie jej planów strategicznych. Więc myślę, że my mamy
jako kraj europejski duży interes w tym, żeby tam bardzo szybko ten kryzys został zażegnany, wyjaśniony i żeby Ukraina była jak najbardziej stabilnym krajem. Między innymi te procedury demokratyczne, o których rozmawiamy w kontekście przyszłego roku, to jest również bardzo ważny element. A teraz jakie scenariusze, panie doktorze, możemy tutaj w kontekście tej sytuacji gdzieś rozpisać? Czego możemy się spodziewać w najbliższych godzinach, najbliższych dniach i czy w ogóle da się to przewidzieć? Jak ten konflikt, te napięcie między Ukrainą a Rosją będzie wyglądało w najbliższych dniach, godzinach i tak dalej? I tutaj warto jest zwrócić uwagę na to, że toż mamy do czynienia w ciągu ostatnich godzin, to jest swoiste napięcie, które rzeczywiście eskaluje, trzeba je rozwiązać. Natomiast jeżeli chodzi o konflikty, i mam tu na myśli zarówno to, co się działo na Krymie, to, co się dzieje teraz w Zatoce, czy ewentualnie to, co dzieje się w Donbasie, to są tak naprawdę ciągłe konflikty, takie trochę uśpione, mające na celu wykorzystanie ich jako pewne narzędzia do tego, żeby destabilizować sytuację, albo żeby wpływać na to, co się dzieje w Europie, czy ewentualnie testować Europę, czy Stany Zjednoczone, jak się zachowują w różnego rodzaju tego typu sytuacjach. Więc wydaje mi się, że ta sytuacja kryzysowa zostanie w miarę szybko na poziomie dyplomatycznym wyjaśniona, rozwiązana. Natomiast te konflikty, one będą tak naprawdę tymi konfliktami uśpionymi, które Rosja będzie wykorzystywała w zależności od tego, jak będzie się rozwijała sytuacja w Rosji. Trzeba pamiętać również o tym kryzysie ekonomicznym rosyjskim, który powoli zmierza tam dużymi krokami. O ile można powiedzieć, że powoli zmierza dużymi krokami, ale rzeczywiście jest tak, że to jest coraz gorsza, trudniejsza sytuacja gospodarcza, mniejsza popularność Putina. To są takie elementy, które mogą również wpływać na to, jak Rosja będzie podgrzewała tego typu konflikty, które, tak jak mówiono, mają charakter uśmiony. No właśnie, bo gdzieś Władimir Putin stara się budować swoją prezydenturę właśnie bardziej na takich, w cudzysłowie, sukcesach na arenie międzynarodowej, tym, jak Rosja na arenie międzynarodowej wygląda, że jest to takie państwo, którego inne państwa się boją. No i wtedy Władimir Putin może wyjść i powiedzieć: zobaczcie, Rosjanie, jak właśnie nasza piękna Rosja jest traktowana na Zachodzie wśród innych państw, że jest właśnie szanowana, że jest tutaj taki w zasadzie nawet trochę strach, chociażby właśnie ze strony Ukrainy. No ale myślę, że z naszej perspektywy też ten strach gdzieś troszeczkę się pojawia. No a wiadomo, problemy gospodarcze już w historii niejednokrotnie pokazały, że dobrym rozwiązaniem na problemy gospodarcze jest wszczynanie konfliktu zbrojnego. Tak, i wydaje mi się, że być może dzisiaj musimy podchodzić z takim dużym dystansem do tego do takiego konfliktu zbrojnego w takim rozumieniu historycznym. Natomiast rzeczywiście tego typu elementy, jak konflikty hybrydowe, jak właśnie takie uśpione sytuacje, które wpływają na destabilizację, są istotne. Natomiast to, co pan redaktor mówi, jeżeli chodzi o Putina, to my wiemy, że z historii jego kariery politycznej tak to wyglądało. Zaczynało się przecież od Czeczenii, przez Gruzję, dzisiaj mamy Ukrainę, więc ten konflikt, czy uśpiony konflikt, jako narzędzie uprawiania polityki, zarówno tej wewnętrznej, jak i zewnętrznej, przez Putina jest stosowany od samego początku jego prezydentury. A na co my teraz musimy z naszej perspektywy, polskiej perspektywy, zwracać uwagę? Na co patrzeć i co mieć właśnie na uwadze w kontekście relacji ukraińsko-rosyjskich? No myślę, że my przede wszystkim musimy obserwować to, co się dzieje, jeżeli chodzi o tą sytuację kryzysową, tą sprzed kilku godzin. Myślę, że musimy zrobić wszystko, żeby na drodze dyplomatycznej móc udzielić takiego swoistego wsparcia dla Ukrainy, która, jak widać, od tego wsparcia oczekuje, chociażby z inicjatywy prezydenta Ukrainy jest telefon do naszego prezydenta. Myślę, że te wystąpienia naszych polityków na poziomie ministrów to są te wystąpienia, którego dzisiaj Ukraina oczekuje, a więc takie wsparcie polityczne, dyplomatyczne, mowa o rozważeniu sankcji, to są te elementy, które możemy zrobić. Ja myślę, że musimy zrobić przede wszystkim jedno, zrobić wszystko, żeby ten konflikt, ten kryzys nie eskalował, wręcz przeciwnie, żeby został w miarę szybko rozwiązany. Tak jak mówię, Ukraina demokratyczna, stabilna, to jest to, co jest nam najbardziej potrzebne w polityce międzynarodowej. No dobrze, a teraz pytanie, jeżeli ten konflikt zostanie rozwiązany, gdzieś te emocje opadną i zarówno strona ukraińska, jak i rosyjska tutaj dojdą do jakiegoś porozumienia, marynarze zostaną uwolnieni, statki zostaną zwrócone, albo pół na pół uwolnieni marynarze, a statki zostaną na przykład po stronie rosyjskiej, jak Krym. Któż to wie, jak to się potoczy, ale załóżmy, że te emocje rzeczywiście opadną. To kiedy możemy spodziewać się kolejnego kroku Rosji,
który byłby właśnie takim ponownym eskalowaniem takiego napięcia, takiego drobnego, właśnie jakiś tam na morzu gdzieś konflikt mały, coś tu statki się zderzyły, coś komuś ktoś zabrał i tak dalej, a to gdzieś ktoś przeszedł przez granicę jakąś. Ja myślę, że jeżeli chodzi o Ukrainę, to oczywiście tego typu sytuacji należy się spodziewać i to wraz z tym, jak Ukraina będzie się zbliżała do Europy, jak będzie się stabilizowała, tym jest większa szansa, że tego typu sytuacje większe, mniejsze będą się pojawiały. Natomiast myślę, że Polska przede wszystkim powinna pamiętać o tym, że my możemy osiągnąć coś dla Ukrainy, czy być dla niej wsparciem tylko wtedy, kiedy będziemy to robili razem z sojusznikami. Mam tu zarówno na myśli Stany Zjednoczone, jak i Unię Europejską. Zresztą minister Szczerski o tym wspominał w kontekście właśnie takiego działania wspólnego unijnego i myślę, że to jest najlepszy sposób na to, żeby Ukrainie pomóc. Doktor Krzysztof Lidl, ekspert do spraw bezpieczeństwa, był moim państwa gościem. Panie doktorze, dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję. A państwa zachęcam do tego, żeby zostać z telewizją w Polsce.pl. To wszystko teraz, ale temat konfliktu na linii Ukraina-Rosja wróci do nas po krótkiej przerwie.